Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jako że sezon na wypieki karnawałowe w pełni, wszędzie one w zasadzie królują, chcę Was dzisiaj zaprosić na przepyszne faworki. Ten przepis jest rewelacyjny, zawsze mi faworki z niego wychodzą, w zasadzie jest u mnie w domu obecny od zawsze. Robi się te faworki zarówno na śmietanie, jak i na piwie, dlatego one wychodzą bardzo pyszne, są z wierzchu chrupkie, a w środku są mięciutkie. Ciasto wręcz się tak listkuje, naprawdę są przewspaniałe, wychodzi ich bardzo dużo. Bardzo gorąco Was zachęcam do zrobienia sobie tych faworków, bo naprawdę są przewspaniałe, przepyszne. To jest lista składników potrzebnych do przygotowania naszych faworków. Zapraszam również do opisu filmu, tam znajduje się link do przepisu na blogu. Na początku przygotujemy sobie ciasto. Do miski dajemy 4 żółtka oraz 4 łyżki cukru. I to wszystko ucieramy na jasną masę. Następnie dodajemy 4 łyżki kwaśnej śmietany 18 lub 12%, 1 łyżkę cukru waniliowego oraz 50 g rozpuszczonego masła, lekko przestudzonego oraz 125 ml piwa. To wszystko miksujemy do połączenia się składników i do tak powstałej mieszaniny dodajemy 550 g mąki pszennej tortowej. Wszystko mieszamy, najlepiej na początku zrobić to drewnianą łyżką, żeby rozprowadzić ładnie mąkę w cieście, a następnie już rękami zagniatamy ciasto. Ciasto naprawdę pięknie się zagniata, wychodzi bardzo gładziutkie, elastyczne. Musimy je troszkę wyrobić, żeby miało ładną, zwartą konsystencję. Oczywiście podczas wyrabiania polecam sobie troszeczkę podsypać blat mąką, żeby nam się ciasto nie kleiło do rąk. I tak przygotowane ciasto przekładamy do miski, przykrywamy ściereczką i odkładamy je tak na 10-15 minut. Następnie ciasto, ja sobie zawsze je dzielę na pół, żeby, bo ono jest naprawdę spore. I połowę ciasta wałkuję tak dość cienko, ale nie za cieniusieńko, tak no tak na 1-2 mm grubości. Następnie kroję je na paski, a później na prostokąty. Następnie każdy prostokącik nacinamy na środku, tak jak jest tutaj pokazane, i zawijamy nasze faworki. Niektórzy jeszcze robią faworki tnąc ciasto tak pod skosem. Ja różnie robię, no akurat dzisiaj zrobiłam prostokąty. I tak przewijamy, no tak standardowo, jak się wykonuje faworki. Faworków z tego przepisu wychodzi naprawdę bardzo dużo. Taka porządna, duża miska. One w smażeniu pięknie się napuszają, pięknie podrastają. Tak wyglądają przygotowane faworki. Następnie ja smażę w patelni, wlewam oleju, tak dość sporo. Podgrzewam go i na gorący już olej dajemy nasze faworki. Olej musi być tak podgrzany, że gdy damy faworki na olej, no to już musi po prostu zacząć bulgotać, muszą zacząć się smażyć. I jak olej bardzo dobrze się nagrzeje, to one naprawdę ekspresowo się smażą. Jak widzicie, pięknie się napuszają w smażeniu. Nie są takie cieniusieńkie, takie listkowe, tylko są naprawdę fajne, pulchniutkie. I tak jak wspominałam, z wierzchu są chrupkie, a w środku są takie mięciutkie, polistkowane. One długo zachowują świeżość i naprawdę, naprawdę są wspaniałe. Usmażone faworki z dwóch stron dajemy oczywiście na talerz z ręcznikiem papierowym, aby usunąć nadmiar tłuszczu. Jednak tutaj też chcę wspomnieć, że one się bardzo szybko smażą i w zasadzie nie piją tego tłuszczu, nie są tłuste. Usmażone faworki posypujemy cukrem pudrem, no i gotowe. Jak widzicie, naprawdę wychodzi ich bardzo dużo, przepięknie się smażą, naprawdę z ciastem się super pracuje, ono się nie klei. Tu widzicie, jak faworki wyglądają w środku, ciasto wręcz się tak listkuje, naprawdę, naprawdę są przepyszne. Bardzo gorąco chcę Wam polecić ten przepis, zwłaszcza że teraz rządzą wszędzie wypieki karnawałowe, tłustoczwartkowe. Dlatego jeszcze raz polecam i koniecznie zachęcam, żebyście sobie koniecznie zrobili te faworki, bo naprawdę są pycha.